Witam serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w środowisku Scratch, w którym zajmiemy się tworzeniem retro gry Snake lub, jak kto woli, wąż gry znanej każdemu posiadaczowi starego telefonu komórkowego. Odtwarzając tę grę, namalujemy własne duszki i oskryptujemy je z wykorzystaniem klonowania. Wprowadzimy punktację, którą wykorzystamy w dość ciekawy sposób. A dla uatrakcyjnienia rozgrywki wprowadzimy bonusowy element gry. Serdecznie zapraszam. Pracę rozpoczynamy od stworzenia odpowiedniego duszka. Usuńmy zatem kotka i wybieramy wybierz duszka i maluj. A następnie tworzymy głowę naszego węża. Wybierzmy sobie odpowiedni kolor. Powiedzmy, że... Będzie to jasna zieleń. Likwidujemy zarys, ponieważ nie będzie nam on potrzebny. Wybieramy narzędzie prostokąt i rysujemy niewielki prostokąt, który będzie głową naszego węża. Następnie no, wypadałoby, żeby nasz wąż posiadał. Język, taka cecha charakterystyczna w czerwonym kolorze. Narysujmy niewielki prostokąt. O, myślę, że wystarczy. Wybierzmy sobie dodatkowy węzeł i zaokrąglimy trochę nasz język. Następnie przesuńmy go w odpowiednie miejsce. Wysuniemy tyle, o ile potrzebujemy i przesuniemy go do tyłu, aby znajdował się za naszą głową. No teraz zostaje nam jeszcze tylko dorysowanie oczu. Z klawiszem Shift rysuję jedno kółko, a następnie zaznaczam je, kopiuję i wklejam, aby mieć dwa identyczne oczka. Ustawiam je na głowie mojego węża. I myślę, że model głowy mam gotowy. No, może wyrównajmy troszkę. O, jest w porządku. Zanim zgrupuję wszystkie te fragmenty rysunku, to skopiuję sobie głowę i namaluję od razu drugą część mojego węża, a mianowicie jego. Tułów. Będę miał tą samą wielkość, jedyne co zrobię, to troszeczkę zmniejszę, żeby przypominało to bardziej kwadrat niż prostokąt. Teraz wracam do mojej głowy, zaznaczam wszystko, grupuję i mam w ten sposób gotową postać mojego węża. Możemy przystąpić do skryptowania naszego duszka, ale zanim zaczniemy, rozsuńmy te dwa duszki i dobierzmy odpowiedni ich rozmiar. Myślę, że 50%, o, może 40%. Ok, natomiast tułów naszego węża chciałbym, żeby był odrobinę mniejszy, więc wybierzemy powiedzmy 35%. Zgadza się i jest yy, ok. No dobrze, zatem wracamy do naszej głowy i rozpoczynamy skryptowanie. Standardowo, oczywiście, kiedy kliknięto zieloną chorągiewkę. Rozpocznijmy może od ustawienia go w odpowiednim kierunku i odpowiednim miejscu. Kierunek niech to będzie do góry, czyli 0 stopni. Natomiast miejsce, w którym powinien rozpoczynać. To będzie dokładnie środek naszej planszy, czyli x i y0. Ok, przechodzimy do kontroli, wybieramy pętle zawsze, ponieważ poruszanie się, które teraz będę skryptował, musi działać właśnie w takiej pętli, i wybieramy sobie warunek, jeżeli to, następnie czujniki z czujników wybieramy kiedy odpowiedni klawisz naciśnięty i co ma się stać możemy wybrać strzałki strzałka w górę i jeśli zostanie ona naciśnięta to nasz kierunek będzie przestawiony na 0 duplikuję sobie ten element wybieram teraz strzałka w dół więc kierunek będzie 100 osiemdziesiąt, znów duplikuję prawa strona i lewa strona. Mamy to, teraz całość zamykamy pętli zawsze. No i żeby nasza postać poruszała się, musimy nadać jej pewną prędkość dlatego też jeszcze raz zaczniemy kiedy kliknięto i ponownie w pętli zawsze ponieważ musi się poruszać cały czas wybierzemy przesuń o i powiedzmy 5 kroków na początek sprawdźmy nasz wąż porusza się we wszystkich w z prędkością 5 kroków w porządku. Mamy już naszą poruszającą się głowę węża. Zajmijmy się zatem pozostałymi detalami. Na początek przechodzimy do tła i wypełnimy sobie nasze tło jednolitym kolorem. Przechodzimy na bitmapę i wybieramy sobie powiedzmy jasno. Szary kolor, wiadro z farbą, wypełniamy. Nasz zielony wąż ładnie się odcina na tym tle, więc pozostawiamy, może być. Będzie nam potrzebne jeszcze jedno tło, dlatego też duplikuję obecne. Przechodzę z powrotem na wektor i tym razem w jakimś kolorze, może czerwonym, zapiszemy sobie po prostu koniec gry. OK, powiększymy nasz napis tak, żeby był bardzo dobrze widoczny. Umieścimy go na środku i mamy tło odpowiedzialne za koniec gry gotowe. Do naszej rozgrywki będziemy potrzebować jeszcze dwa duszki, ponieważ musimy. Mieć przedmioty, które nasz wąż będzie zjadał. Dodajmy zatem jabłko i dodatkowy przedmiot bonusowy, który będzie dodawał większą ilość punktów. A niech to będzie pomarańcz. Ok, mamy wszystkie elementy. Pozostaje nam jeszcze tylko utworzyć niezbędną zmienną. Przechodzimy zatem do zmiennych. Utwórz zmienną, którą nazwiemy po prostu punktem. Ok, mamy zatem naszą zmienną, możemy zmienić jej wygląd, umieścić ją w dowolnym miejscu naszej planszy i sprawa załatwiona. Dobrze, wprowadźmy zatem do skryptu wszystkie niezbędne elementy. Przejdźmy sobie do wyglądu. I po uruchomieniu naszej gry, zawsze musimy mieć ustawione tło numer 1. I musimy również wybrać pokaż naszego duszka, ponieważ w dalszej części skryptu ukryjemy go, kiedy będzie koniec gry. I jeśli o tym mowa, to dodajmy sobie warunek zakończenia naszej gry. Wybieramy sobie warunek, jeżeli to, a następnie z czujników wybieramy, kiedy dotyka krawędź. W momencie, kiedy nasza głowa dotknie krawędzi, ukrywamy ją w wyglądzie i nadamy sobie odpowiedni komunikat. W tym wypadku będzie to nadaj komunikat, nowa wiadomość i wpisujemy, oczywiście, koniec gry. Zatwierdzamy OK i wkładamy to, oczywiście, do pętli zawsze. Teraz pozostaje nam tylko, kiedy nadamy odpowiedni komunikat, czyli koniec gry, zmienić nasze tło. Na to, na którym napisaliśmy koniec gry, czyli tło numer 2. W tym momencie skrypt naszej głowy jest już gotowy. Sprawdźmy tylko, czy faktycznie zadziała, kiedy dotkniemy krawędzi. Zgadza się. Możemy działać dalej. Przejdźmy zatem do oskryptowania tułowia naszego węża. Rozpoczniemy oczywiście od kiedy kliknięto zieloną chorągiewkę, ale również będzie nam potrzebny skrypt, kiedy otrzymam koniec gry. W momencie, kiedy zostanie nadany komunikat koniec gry, musimy ukryć nasz tułów, żeby zniknęło nam wszystko z ekranu, pozostał tylko napis, więc po rozpoczęciu musimy go pokazać. Następnie w pętli Zawsze oskryptujemy, gdzie ma się pojawić nasz tułów, czyli wyślemy go do głowy naszego węża, w tym wypadku do duszka numer 1. Następnie, aby automatycznie powielała się nasza postać, dajemy utwórz klona z siebie. Dzięki temu uzyskujemy następujący efekt. I za każdym razem pozostaje nam ślad naszego ducha. Oczywiście chcemy uniknąć tego, aby rysował ten ślad cały czas, dlatego też musimy dołożyć fragment skryptu, a mianowicie zdecydować, co ma się stać, kiedy zaczyna grę jako klon. W tym wypadku wykorzystamy sztuczkę, która nam to ułatwi, a mianowicie usuniemy. Danego klona po odczekaniu odpowiedniej ilości czasu. Aby określić ten czas, wykorzystamy sobie oczywiście opcję czekaj i zamiast jednej sekundy wprowadzimy odpowiednie wyrażenia. Mianowicie podzielimy ilość zdobytych przez nas punktów przez powiedzmy 10 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpierw wstawiamy punkty, a następnie z klawiatury wpisujemy 10 i po odpowiednim czasie usuwamy tego klona. Zobaczmy, jak to działa. W tym momencie nie mamy żadnego punktu, więc automatycznie nie pojawia nam się żaden klon i nie widzimy jeszcze tułowia. To się zmieni w momencie, kiedy zaczną przybywać nam punkty a żeby te punkty zaczęły się pojawiać, to musimy oczywiście oskryptować nasze jabłuszko. Przechodzimy do skryptu jabłko. Zaczniemy go dokładnie tak samo jak poprzedni skrypt, czyli kiedy kliknięto rągiewkę i oczywiście kiedy otrzymam koniec gry. Tak samo jak w poprzednim przykładzie, po uzyskaniu końca gry ukrywamy natomiast po rozpoczęciu gry dajemy pokaż. Wybieramy sobie pętlę zawsze i odpowiedni warunek zdobywania punktów. Dla nas będzie to dość prosty warunek, mianowicie kiedy dotykamy duszka pierwszego, czyli głowy naszego węża, to zmieniamy punkty o jeden. Zmień i tutaj wybieramy sobie punkty o 1. I teraz chcemy, żeby nasze jabłuszko pojawiało się ciągle w nowych miejscach. Dlatego też wybierzemy sobie opcję ruch i w ruchu wybierzemy idź do XY. Jeśli chodzi o oś X, wybierzemy sobie losowo... Liczbę. Mamy zakres powiedzmy od minus 220 do 220, natomiast w osi Y wybierzemy sobie od minus 160 do 160. Stawiamy do skryptu. Jeżeli i sprawdzamy jak to działa. Uruchamiamy, łapiemy jabłuszko, zyskujemy punkt, pojawia nam się na tułów i znów łapiemy jabłko i na tułów za każdym razem się rozciąga w zależności od tego ile punktów mamy. Oczywiście nasze jabłko jest dość duże, dlatego może zmniejszmy je tak powiedzmy. O połowę 50% powinno być w porządku. Pozostaje nam zatem do skryptowania ostatni element, jakim będzie nasza pomarańcza. Tak jak w przypadku pozostałych elementów, również w przypadku naszej pomarańczy musimy oskryptować dwa zdarzenia, kiedy kliknięto oraz kiedy otrzymam komunikat koniec gry. I tak jak w poprzednich przypadkach, ukryj i pokaż, kiedy kliknięto. W związku z tym, że ma to być element dodatkowy, bonusowy przedmiot do łapania, który będzie dodawał większą ilość punktów, będzie on się pojawiał z pewną częstotliwością. Powiedzmy, że zanim się pojawi, każemy mu poczekać 10 sekund. Wybieramy sobie: czekaj. 10 sekund i dopiero ma się pojawić. A następnie za pomocą pętli zawsze wprowadzamy cykl jego pojawień się i zniknięć. Dlatego też wybierzmy sobie czas, przez który ma być na planszy. Powiedzmy, niech to będzie 3 sekundy. Oczywiście im krótszy czas, tym trudniej będzie ten element bonusowy złapać. Będzie na to po prostu mniej czasu. Po trzech sekundach pojawia się i znika, więc dajemy ukryj, bo jest on już pokazany. A następnie losujemy mu nowe miejsce, w którym się pojawi. I tak jak w poprzednim przypadku, wybierzemy sobie idź do XY. I z bloków wyrażeń wylosujemy liczbę, zarówno dla osi X, jak i dla osi Y. I tutaj mamy to tak samo jak w poprzednim przypadku minus 220 do 220 i minus 160 do 160. Następnie znów odczekamy te 10 sekund. I pojawimy się już w nowym miejscu, czyli bloki wygląd i pokaż. Pozostaje nam jeszcze tylko oskryptować ilość punktów, jaką zdobędziemy dzięki temu przedmiotowi. Będzie to skrypt bardzo zbliżony do tego, który był w jabłku. Zduplikuję go sobie i przeniosę do naszej pomarańczki. Mamy to. Z jabłka możemy usunąć. I wprowadzimy sobie pewną modyfikację. Po pierwsze, dodamy większą ilość punktów, powiedzmy 5. A po drugie, kiedy już złapie nas głowa duszka, to również się ukryjemy. Czyli wygląd i ukryj. Mamy to, i tu oczywiście, pokaż usuwamy, bo nie jest nam ono potrzebne. Mamy jeszcze jeden błąd w naszej grze, który szybko usuniemy, a mianowicie, nie mamy ustawionej ilości punktów przy początku gry. Dlatego też przechodzimy do zmiennych i ustawiamy zmienną punkty na 0 przy każdym kliknięciu chorągiewki. Sprawdźmy. Mamy punkty, mamy punkty. Czekamy na pojawienie się kolejna naszej pomarańczki. Jest. Znowu 5 punktów. Łapiemy jabłuszka. I wszystko działa prawidłowo. Gorąco zachęcam do wprowadzania do prezentowanych projektów własnych rozwiązań i elementów, dzięki którym gry staną się ciekawsze, trudniejsze i dzięki temu dostarczą nam sporo dobrej zabawy i mnóstwo satysfakcji stworzenia. Oczywiście zapraszam do oglądania pozostałych filmów na kanale i zachęcam do jego subskrybowania. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.